poznaniu.pl. Poznań w minutę. Mieszkańcy Sołacza od kilku dni alarmują o sytuacji w stawach w Parku Sołackim. W wodzie odkrywali oni śnięte ryby i martwe szczury. Obecnie trwają analizy pobranych próbek. Wstępne wyniki analiz wskazują na niską zawartość tlenu w wodzie, podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Już 29 lipca w Poznaniu ruszy pierwszy etap 80. edycji Tour de Pologne. Stolica Wielkopolski wraca do roli miasta gospodarza po 16 latach przerwy. Jakimi ulicami przyjadą dokładnie rowerzyści, to sprawdzicie na wpoznaniu.pl. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wprowadził procedurę dla studentów transpłciowych. Podobno obowiązuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wówczas przeciwko niej protestowała część środowisk prawicowych. Nastolatkowie zdemolowali 4 pociągi Polregio. Straty wstępnie 500 000 zł. Sąd zadecyduje, czy rodzice chłopców w wieku 12 i 14 lat będą musieli pokryć koszty naprawy zdemolowanych pociągów.